Także Dzieje Apostolskie 13:10. O synu diabelskim. Nie jesteś dzieckiem, tylko jesteś synem diabelskim, bo będziesz nauczał i mordował ludzi w imię diabła, który kłamie i uśmierca ludzi kłamstwem. Jana 8:44. Waszym ojcem jest diabeł, tak powiedział Jezus do faryzeuszy, do katolików, do świadków Jehowy, do wszystkich, bo wszyscy są diabłami, bo przekręcają prawdę Chrystusową, którą ja przekazuję. Urszulka Dorotka Zbyszek. O synu diabelski, pełen wszelkiej zdrady, zdradziłeś Jezusa z Watykanem, z mafią, za kasę się sprzedałeś, wszelkiej przewrotności wrogu, wszelkiej sprawiedliwości, czy nie zaprzestaniesz wykrzywiać prostych dróg króla Izraela? No także tu pana wpisali, ale ten wasz pan to jest tym Bogiem, że się tam rejestrują wszyscy. Bóg tego świata, szatan, Łukasza 4:4, ci precz szatanie. Ale rzymski kościół katolicki, właśnie konkordat, wszystko tam jest zalegalizowanie sieci, tak samo jak polityka. Bo antychryst, którego wybrali ludzie, Jan Paweł II podpisał, że Bóg tego świata jest szatan i Pismo Święte jest przeklęte, bo święty jest tylko Chrystus. Ty jedynie jesteś święty. Także słowo ksiądz nie występuje, a tu tyle księży oszukało się, dało się zwieść, żeby oszukać za kasę tych swoich braciszków. Czy to gdzieś księża byli. Także król żyje i kto go przekłamuje, jest synem diabelskim. Rzymian 8:19. Ja jestem synem Bożym. Ogarnij się, Adrianku. Możesz być aniołem i synem Bożym.